Przegląd najważniejszych wydarzeń sportowych mijającego tygodnia. Grzegorz Gabor, dzień dobry. Chcielibyśmy ten serwis sportowy rozpocząć jak zawsze, ale dzisiaj jest inaczej. W piątek, 7 września, w wieku 80 lat zmarł Paweł Waloszek, były żużlowiec Śląska Świętochłowice, legenda tego sportu na świecie. Sportową karierę rozpoczynał w Śląsku jako 16-latek, najpierw na tak zwanych motocyklach przystosowanych. Największe triumfy Śląsk święcił z Waloszkiem w składzie, zdobywając trzykrotnie drużynowe wicemistrzostwo Polski. Przez 21 lat był członkiem kadry narodowej. Swój największy sukces indywidualny odniósł w 1970 roku we Wrocławiu, zdobywając srebrny medal indywidualnych mistrzostw świata. Ma w swoim dorobku 3 medale indywidualnych mistrzostw Polski oraz pierwsze miejsce w finale Złotego Kasku, a także złoty medal drużynowych mistrzostw świata. Przez prawie całą karierę był związany ze Śląskiem Świętochłowice, z krótkimi epizodami na starty w Gwardii Katowice, Legii Warszawa, Lechii Gdańsk i angielskim Leicester. Sportową karierę zakończył w 1985 roku, dobiegając prawie 50. Po jej zakończeniu nadal związany ze Śląskiem, m.in. jako trener. Honorowy obywatel Świętochłowic i honorowy członek Śląska Świętochłowice. Niezwykle skromny i sympatyczny człowiek. Częsty gość stadionu na Skałce, który od października 2014 roku nosi jego imię. Pogrzeb świętej pamięci Pawła Waloszka odbył się w środę, 12 września, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaśnikach. Na mszy świętej pod przewodnictwem księdza proboszcza Marka Kotyczki zebrało się obok najbliższych liczne grono tych, dla których Paweł Waloszek był ważną postacią. Nie zabrakło byłych kolegów z toru, przyjaciół, znajomych, kibiców Śląska. Były poczty sztandarowe. Wśród tych, którzy przyjechali oddać hołd świętej pamięci Pawłowi Waloszkowi, byli m.in. trener reprezentacji Polski Marek Cieślak, Bogusław Nowak, Jerzy Szczakiel, Józef Jarmuła, Erwin Brabański, Antoni Dudek i wielu innych. W gronie obecnych byli przedstawiciele katowickiego OPZ MOT, Kolejarza Opole, Wybrzeża, Gdańsk, Stali, Gorzów i innych żużlowych ośrodków. Podczas homilii kapelan Rowu Rybnik Łukasz Kotyński w ciepłych słowach wspominał świętej pamięci Waloszka, podkreślając jego wielkość jako sportowca, a zarazem skromność jako człowieka. Stajemy dzisiaj tutaj, by oddać ostatni uczynek miłości naszemu bratu. Dla jednych był mężem, ojcem, dziadkiem, dla innych przyjacielem, dla jeszcze innych był kolegą. Dla kogoś współzawodnikiem, dla innych jeszcze być może idolem, na pewno idolem. Mój kolega Marek, kiedy w piątek dowiedzieliśmy się późnym wieczorem o śmierci świętej pamięci Pawła, przysłał mi SMS-a, w którym napisał: wiesz, jak moja mama pracowała w Śląsku Świętochłowice, pan Paweł zawsze woził mnie na motorze po treningu. To był dobry człowiek. I myślę, że więcej nie trzeba było napisać. I myślę, że każdy z nas, który w jakikolwiek sposób spotkał się w życiu z naszym bratem, dzisiaj ma te słowa gdzieś z tyłu głowy. To był dobry człowiek. A tak Pawła Waloszka wspominają jego koledzy z toru i nie tylko. Paweł poznałem dopiero w 1961 roku po powrocie z wojska, bo jak ja w tym czasie się zapisałem do klubu, to on był w wojsku i z wojska bezpośrednio jechał do Anglii na jeden sezon żużlowy. Ja jestem 2 lata starszy od Pawła, ale myśmy razem zaczynali ten sport żużlowy. On miał wtedy bodajże 15 lat, a ja miałem 17 lat, jak żeśmy się uczyli jeździć na żużlu. U niego świadczyło to, że potrafił być bardzo taki skoncentrowany, jak Paweł Waloszek, to jest jego firma, to była jego firma od początku, jak się uczył jeździć na żużlu. I wtedy ta firma, powiedzmy, już istniała prawie w całej Polsce. Miałem okazję, przyjemność startować z Pawłem 6 sezonów w Śląsku Świętowice od 80 do 86 roku. Nigdy nie miałem żadnych problemów z Pawłem, żeby
żeby były jakieś scysje czy zadrażnienia. Nie, spokojny, skromny gość naprawdę. Nie czuć było żadnego gwiazdorstwa, wręcz odwrotnie. No, można by tylko przyklasnąć innym, jak w tą samą drogą idą. Paweł był zawsze na żużlu. Odkąd zacząłem kibicować, chodzić na żużel, to było Slavia, Hasio Gieszczy, Skałka. Zawsze był Paweł, no. Będzie go brakować. Oczywiście ja zawsze podziwiałem Pawła Waloszka na torze i to była niezwykła postać, niezwykle zasłużona dla historii sportu żużlowego. Może mówię na okrągło i może mówię rzeczy, które są oczywiste, ale to, co teraz powiem, to właściwie powinni wam powiedzieć byli zawodnicy. Może w ich imieniu powiem to ja. Paweł był człowiekiem o gołębim sercu. Zawodnicy, jego koledzy z toru wielokrotnie mi o tym opowiadali. Jak trzeba było oddać jakiś punkt, bo gdzieś go brakowało, to Paweł to robił. I to, co dzisiaj już też było tutaj powiedziane, nie oczekiwał niczego w zamian. Czasami mógł liczyć na jakiś rewanż. Słynna historia z motocyklem Trzaskowskiego, na którym zdobył tytuł wicemistrza świata, jest znana, ale nie zawsze ktoś tam mu się rewanżował. A Paweł był taki, że jak trzeba było komuś pomóc, to Paweł pomagał. Dla niego była ważna drużyna. Dla niego była ważna i drużyna Śląska Świętochłowice, ale także reprezentacja Polski. Zawsze niezwykle cenił sobie te występy z białym orłem na plastronie. I myślę, że jak kogokolwiek zapytacie o to z byłych zawodników, to oni właśnie tak powiedzą, że Paweł był człowiekiem o gołębim sercu. Paweł był wielki. My wszyscy mogliśmy tylko się odrobinę zbliżyć, a nic więcej. No, miałem przyjemność zdobyć wicemistrzostwo Polski w jeździe parami w Zielonej Górze z Jurkiem Kochmanem i Paweł też był. No i Krzysiek Sikora też w tym nam pomógł. Także wydaje mi się, że poza tym liga, jakieś rozgrywanie, wtedy były modne różnego rodzaju mecze, czy to turnieje taksówkarzy. Paweł już wtedy w kadrze nie jeździł, więc bardziej była liga, no i tutaj czy złote kaski, czy rozgrywanie innych turniejów, czy to jakiś Puchar Prezydenta, czy inne. Zawsze jak gdzieś udawaliśmy się w drogę, to spokój. Nawet Paweł był zaspokojny, bo on mówi, że musi się kawy napić, żeby mu trochę szybciej serce biło, bo podobno za wolno mu pukało, ale to... No i dlatego chyba był spokojny. Ja nigdy go nie zdenerwowanego nie widziałem. Ja myślę, że nawet do tej pory on nas wszystkich zawsze potrafił łączyć. Nawet w tej smutnej chwili muszę powiedzieć, że wszyscy jesteśmy razem, tak jak z jego sukcesami kiedyś, z jego pracą trenerską, w ogóle z jego postacią. Zawsze słowo Paweł Walsze kojarzył mi się z tym, że jesteśmy razem i to nawet dzisiaj się czuję. Z Pawłem zawsze były ciekawe rozmowy, bo Paweł chodząca historia Śląska i naprawdę do mnie był encyklopedią wiedzy o tym klubie i to, czego się nie dało wyczytać czy znaleźć, to przychodziło się do Pawła Waloszka, pokazywało mu się zdjęcie czy jakiś program zawodów. No, wiedział kto, co, kto jechał, jak się nazywali tych żużlowców, którzy nawet kibice nie pamiętają, ale od niego się zawsze było można wszystko dowiedzieć. Nie widziałem gwiazdorowania z niego ani gwiazdorzenia, że tak powiem. Po prostu Paweł był zwykłym człowiekiem, a w sumie niezwykłym, no bo osiągnięcia miał niezwykłe. Dzisiaj to jest trochę inaczej, bo inny cykl turniejów i tak dalej, ale wtedy to zresztą niezwykłym też było, że stanął w szranki z Iwanem Augerem i praktycznie rzecz biorąc o mały włos by tego nie wygrała. Przepaść była między motorem Iwana Małdżera czy Pawła, także tutaj niewątpliwie no był wielki. Można było podejść, porozmawiać, nigdy nie był jakąś taką gwiazdą, którą odrzucał kogoś, czy nie ma czasu, zawsze podał, przywitał się, zawsze był chwila na rozmowa była. No taki nasz świętochłowicki synek, no synek, do naszych rodziców to był synek, a do nas to był nasz idol, ale zawsze był normalnym człowiekiem i zawsze można było z nim porozmawiać, popytać się, czy zdjęcie zrobić. Pamiętam jeszcze teraz na ostatnim balu żużlowca, to koledzy z Polski prosili mnie, czy na zdjęciach, które mi przysłali, żeby jeszcze od Pawła autografy zbierać, także nie było problemu, podeszło się, panie Pawle, nie ma problemu, ile tam było tych zdjęć, tyle podpisów. Zawsze taki człowiek dobry do ludzi. No. No, Pawła zawsze wspominam przez pryzmat spokoju, który z niego emanował. To mi się wydaje jeden z zawodników, który zawsze był spokojny jako zawodnik i później również. Także spokój to jest jak gdyby motto, które przyświecało Pawłowi. Bardzo mi smutno jest z tego tytułu, że Pawła Waluszka już nie będzie między nami.
No ale takie to jest życie. Jest mi bardzo smutno i współczuję żonie Ingrydzie, no i dzieciom, że tak się stało. Nigdy nie wychodzi przez szereg, że zawsze dla niego była ważna drużyna, ważny był coś więcej niż tylko on sam. I tak było do końca. Paweł był niezwykle skromnym człowiekiem, ja go takiego zapamiętałem, nie? Ilekroć go nagrywałem, to zawsze mówił, a tam wie pan, ja co ja tu tam będę, nie, to niech pan kogoś innego tam podegra, nagra. Nie zależało mu na tym, nie miał parcia na szkło. On po prostu był człowiekiem o gołębim sercu, z taką duszą Ślązaka. I to Eś, które jest w nazwie klubu, który nazywa się Śląsk. To było fantastyczne, że Paweł mógł jeździć z takim plastronem, mając tą śląską duszę. To jego życie 80-letnie można porównać do takiej jazdy na torze. Każde okrążenie 20 lat, dobry start, dobra trasa, raz przy kredzie, raz gdzieś tam po dużym. Cały czas, jak to mówi się w tym żargonie żużlowym, trzymał pędzel i na końcu zobaczył tą szachownicę. Mam nadzieję, wierzę i ufam mocno w to, że możemy powiedzieć te słowa, które mówił święty Paweł, jego patron, że wystąpił w dobrych zawodach, bieg ukończył. I takiego go zapamiętajmy, jako dobrego człowieka, jako człowieka, który był zawsze dla swoich kolegów wzorem, ikoną, przykładem do naśladowania, a przede wszystkim podporą. Człowieka, którego ważny był żużel, ale chyba najważniejsza rodzina. Trumna z ciałem świętej pamięci Pawła Waloszka spoczęła na cmentarzu komunalnym w Piaśnikach w Alei Zasłużonych. Wkraczamy na piłkarskie boiska. Zespół Śląska po małym falstarcie z początkiem sezonu wygrał kolejny mecz w szóstej kolejce Heights czwartej ligi grupy pierwszej. Wyższość świętochłowiczan musiała uznać Przemsza Siewierz, która przed własną publicznością przegrała 0-2 po bramkach Damiana Wasiaka i Kamila Ściętka. Śląsk w ligowej tabeli awansował na drugie miejsce i traci w tej chwili do lidera Polonii Bytom zaledwie 2 punkty. Rezerwy Śląska w trzeciej kolejce rozgrywek klasy A pewnie pokonały na wyjeździe Kolejarza 24 Katowice 4-0. W A-klasowej tabeli prowadzi Wawel Wirek, drugi zespół Śląska zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 4 punktów.
Serii ligowych porażek nie mogą przerwać niestety w Lipinach. Naprzód w szóstej kolejce Ligi Okręgowej Zina grupy drugiej przegrał na wyjeździe z Orłem Mokre 1-6. Honorową bramkę dla Lipinian w tym pojedynku zdobył Marek Błaszkiewicz. W tabeli Ligi Okręgowej prowadzi Unia Książenice z kompletem punktów. Naprzód z jednym zwycięstwem na koncie jest 14. Pozostajemy na piłkarskich boiskach. Zarówno Śląsk Świętochłowice, jak i Naprzód Lipiny w mijającym tygodniu zagrali nową edycję Pucharu Polski pod okręgu Katowice. Świętochłowiczanie wygrali, a w zasadzie rozgromili na wyjeździe AKS 2 Mikołów 7-1 i awansowali do kolejnej rundy pucharowych rozgrywek. Na listę strzelców wpisali się trzykrotnie Dawid Kaciuba, Dawid Heflik, Adrian Lesik, Kamil Ściętek, Daniel Koniarek. Niepowodzenia ligowe piłkarze Naprzodu odbili sobie wreszcie w pucharowym spotkaniu na stadionie w Lipinach, gdzie przyjechał w minioną środę AKS Mikołów. Naprzód rozegrał dobry mecz, a kibice mogli wreszcie zobaczyć bramki swojej drużyny, na które przyszło im sporo czekać w takiej ilości. Przy okazji Lipinianie udowodnili, że nie zapomnieli, jak gra się w piłkę Naprzód Lipiny. AKS Mikołów 4-0. Gole dla gospodarzy strzelili Daniel Gądek, Marek Błaszkiewicz, Grzegorz Szpitol, Bronisław Sosna. Zmieniamy dyscyplinę. Speedrowerowy zespół Śląska uczynił milowy krok w drodze po pierwszy w ponad 20-letniej historii złoty medal drużynowych Mistrzostw Polski. Podopieczni trenera Krzysztofa Basa pokonali na wyjeździe Lwy Awię Częstochowa 83-77, a zespół do zwycięstwa poprowadził niezawodny w tym sezonie Dawid Bas, zdobywca 17 punktów. Po tym spotkaniu Śląsk prowadzi w tabeli z dorobkiem 19 punktów. Punkt do Śląska traci drugi Szawer Leszno, a na trzecim miejscu plasuje się ekipa z Częstochowy. Śląskowi zostały do odjechania jeszcze tylko 2 mecze. Wracamy na piłkarskie boiska. To już oficjalna informacja. Śląsk Świętochłowice w pierwszym meczu Pucharu Polski na szczeblu centralnym zagra z Arką Gdynia w Rudzie Śląskiej na boisku Grunwaldu. Przypomnijmy, że na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka mecz nie mógł się odbyć ze względu m.in. na negatywną opinię policji. Na szczęście udało się znaleźć obiekt zastępczy. Spotkanie w Rudzie Śląskiej odbędzie się 25 września. Pierwszy gwizdek do tego pojedynku o godzinie 15. Pozostaje tylko życzyć Śląskowi zwycięstwa i trzymać kciuki, chociaż wiadomo, że faworytem jest w tym pojedynku Arka Gdynia, ale sport pokazuje różne oblicza i może tak się zdarzyć, że to Świętochłowiczanie będą zwycięzcy, choć wiadomo, że tutaj to może być walka Dawida z Goliatem. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Pięknie dziękuję, do zobaczenia.